Wystawa fotograficzna prezentująca historię powojennego osadnictwa na ziemi bolsawieckiej została otwarta w holu Bolsawieckiego Ośrodka Kultury. To ekspozycja prezentująca fotografie i dokumenty ze zbiorów osób, które po II wojnie światowej przybyły do Bolesławca i na ziemię bolsawiecką z różnych stron Europy. A byli wśród nich kresowiacy, sybiracy oraz reemigranci z Jugosławii oraz Francji. Niektórzy przybyli zaś z innych stron ówczesnej Polski. Pierwsze polskie cmentarze tutaj na tych ziemiach to jest po 1945 roku, po II wojnie światowej. Wszyscy skądś jesteśmy na tych ziemiach, które są teraz nasze, ale w tej różnorodności jest nasza siła. Może dlatego, panie starosto, że ta krew się tak wymieszała i powstało to wszystko tak niesamowicie w tyglu nie tylko kulturowym, ale i biologicznym. My wszyscy jesteśmy dumni z naszego miasta, z naszego regionu, dzięki państwu. W Bolesławcu stowarzyszenia i grupy związane z pochodzeniem swoich przodków aktywnie biorą bowiem udział w budowaniu pamięci o początkach państwowości w Bolesławcu i o losach przesiedleńców. I stąd właśnie między innymi ta wystawa. Reprezentuję taką grupę remigrantów z Francji, potomków i ich rodzin. Wprawdzie tych remigrantów już w zasadzie już nie ma, bądź pozostają w domu, ale przede wszystkim w imieniu własnym, w imieniu tych wszystkich osób i ich potomków chciałam ogromnie podziękować organizatorom, Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury. Środowiska związane z pierwszymi powojennymi osadnikami, którzy przyjeżdżali na ziemię bolsawiecką, były i nadal są aktywne w kultywowaniu pamięci o nich. W tym roku obchodzimy 75 lat powrotu Polaków z Bosni na Dolny Śląsk do powiatu bolesławieckiego i do miasta. A my jako stowarzyszenie obchodzimy również 10. rocznicę powstania naszej organizacji. Udało nam się bardzo wiele zrobić, a przede wszystkim upamiętnić miejsca, gdzie pozostali nasi najbliżsi, a zostało ich tam bardzo wiele, prawie 6 tysięcy osób. Jeździmy, sprzątamy, szukamy cmentarzy. Naprawdę ogrom pracy został włożony. Osadnicy tworzyli powojenną rzeczywistość naszego miasta i ziemi bolsawieckiej. W ostatnich latach ich potomkowie czynią też wiele dla upamiętniania ich wcześniejszej obecności na terenach, z których tutaj przybyli. W Bolesławcu coraz bardziej widać kresowiaków, coraz więcej mówimy o spuściźnie Kresów. I to jest właśnie cenne to, co pan powiedział, pan starosta, że łączymy te różne kultury, które przyjechały do nas i to jest właśnie z korzyścią dla nas wszystkich. Dziękujemy bardzo za tą wspólną pracę. Jedno z najbardziej doświadczonych tragiczną przeszłością środowisk bolsawieckich osadników po II wojnie światowej byli zesłańcy na Sybir i inne miejsca nieludzkiej ziemi. Ja reprezentuję Związek Sybiraków. Do Bolesławca Sybiracy przyjechali, znaczy zesłańcy Sybiru przyjechali w 1945-1946 już roku, ale przyjeżdżają jeszcze zesłańcy z 1936 roku. Mieszkają w Świętoszowie, Strachowie, w wielu jeszcze innych miejscowościach. No, nie mogli wcześniej przybyć, ponieważ były wiadomo, jakie były czasy. Teraz, kiedy troszeczkę swobody tam nastąpiło w Związku Radzieckim, byłym Związku Radzieckim, obecnej Rosji, więc mogą tutaj do Polski przyjść, a Polska na razie otwiera szeroko ramiona.